znacie. To między innymi przebudowa ulicy Jagiellończyka i ulicy Padykuły w Mielcu. Tutaj wartość tej inwestycji to kwota ponad 2 miliony złotych. Z tego dofinansowanie to 1 022 000 złotych, które, no, tak jak Państwo widzicie, już ta inwestycja jest w trakcie, tutaj działania trwają i też zmierzamy do tego, żeby jak najszybciej zakończyć te prace. Jeśli chodzi o inne inwestycje, które tutaj mamy przed sobą, to w zasadzie można powiedzieć dwa podprojekty do środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tutaj jeden projekt to między innymi budowa dwóch boisk sportowych, placu zabaw, skateparku i parkuru. To oczywiście mówimy o terenach potocznie nazywanych jako tereny za Mosirem. I przy tym pierwszym projekcie wartość tego projektu to kwota ponad 3 miliony, dokładnie to jest 3 024 677 zł. Z tym, że wartość do przyznanego dofinansowania to 9 tysięcy. Drugi projekt to modernizacja dwóch boisk piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie Mosir Mielec. I to jest oczywiście też informacja, którą postaramy się Państwu przekazać. 4 miliony wartość realizacji, 2 miliony wartość dofinansowania, 4 miliony 791 dokładnie. Jeśli chodzi o infrastrukturę sportową w szkołach, to z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie do budowy hali przy Szkole Podstawowej nr 3. Całkowita wartość inwestycji to 3 687 000 zł, ale ponad 1 200 000 zł to jest dofinansowanie do realizacji tej inwestycji. Kolejne zadanie, remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 9. I tutaj wartość inwestycji to 683 tysiące złotych, natomiast dofinansowanie to blisko 500 000 złotych, dokładnie 474 312. Jeśli mówimy o infrastrukturze pomocy społecznej, tu mamy również kolejne informacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Uzyskaliśmy dofinansowanie do przebudowy i remontu budynku przy ulicy Mickiewicza 13, właśnie pod potrzeby tworzenia mieszkań chronionych. Istotna rzecz i istotny projekt, z którego bardzo się cieszę, bo zależało mi na jego realizacji, związany jest też z pewnym trendem wdrażania ideologii Smart City w miastach, pewnych miast inteligentnych. To również kwestia dofinansowania do projektu podniesienie efektywności i dostępności do e-usług, którego dofinansowanie to również środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. I idea tego projektu zakłada, że między innymi mieszkańcy dostaną ponad 30 nowych e-usług, które będą mogły być realizowane drogą elektroniczną. Wartość realizacji tego projektu to kwota 7 188 000 zł. Natomiast tutaj uzyskaliśmy duże dofinansowanie, to jest ponad 5 milionów 18 tysięcy złotych.